Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będzie sytuacja społeczeństwa polskiego na przełomie XIX i XX wieku na terenie zaboru austriackiego, tym razem zwanego oficjalnie Królestwem Galicji i Lodomerii. Była to oczywiście nazwa długa, dlatego używano po prostu, najczęściej mówiono po prostu zabór austriacki, czy też po prostu Galicja. Jednak często też nazywano te tereny przez zamieszkujące je Galicją i Głodomerią. Dlaczego tak było? Gdyż dlatego po prostu nie było co wdziać i nie było co jeść. Mówiło się tak przenośnie, bo panowała tam po prostu bieda. Przede wszystkim nie istniał tam mocno rozwinięty przemysł, gdyż nikogo nie było stać na zainwestowanie takiego kapitału, żeby taki przemysł w ogóle tam utworzyć. W zasadzie rząd nawet austriacki zakładał, że w razie jakiejkolwiek wojny, a przypomnijmy sobie, było to na granicy z Rosją, no i tak cały ten przemysł zostanie stracony, trzeba będzie się wycofać za linię Karpat. Dlatego postanowiono po prostu nie rozwijać za bardzo tego regionu, gdyż uznano go w przypadku jakiejkolwiek wojny za po prostu stracony. Wyjątkiem tutaj jednak był Śląsk Cieszyński, gdzie fakt był rozbudowany przemysł ciężki, a także na przełomie XIX i XX wieku rozwinął się tam przemysł naftowy, wykorzystując złoża ropy w okręgu krośnieńskim i borysławskim. Były to jednak firmy głównie kapitału zagranicznego, głównie francuskiego lub brytyjskiego. Skąd tam w ogóle ropa i przemysł naftowy, to jeszcze sobie powiemy, pewnie mówiąc o wynalazkach i naszym polskim udziale w tym, ale to zachęcam do oglądania przyszłych filmików. Jednak Galicja nie tylko była zacofana przemysłowo, ale też w porównaniu z pozostałymi zaborami była najbardziej zacofana rolniczo. W wyniku uwłoszczenia chłopów z roku 1848 w trakcie Wiosny Ludów ziemię nadano wszystkim chłopom. Czyli powstało, tak jak w przypadku zaboru rosyjskiego, mnóstwo małych gospodarstw, które często były aż tak małe, że nie potrafiły sobie nawet poradzić na własną rękę. Prawie 2/3 chłopskich gospodarstw wtedy miało powierzchnię poniżej 5 hektarów, czyli jak na gospodarstwo rolne po prostu bardzo, bardzo małe. A co za tym idzie? No, nie było przemysłu, czyli też nadmiar ludności nie miał gdzie pracować. Czyli mieliśmy i przeludnienie, i rozdrobnienie całego majątku na wsi. Chłopi oczywiście byli nadal biedni, bieda się ich pogłębiała, bo nie mieli nawet z czego inwestować. Za to ziemianie, czyli ci bogaci, arystokracja, zachowali swoje folwarki, serwituty. Serwituty, jeśli pamiętacie z filmów o systemie feudalnym, to były te lasy, jeziora i inne takie ich rzeczy, ich należności, z których chłopi częściowo mogli korzystać, ale oni często zachowywali jedynie na polowania, przez to zapominali o jakichkolwiek inwestycjach, nie rozwijali tego po prostu. Także mieli prawo propinacji, czyli monopol na produkcję i sprzedaż alkoholu. Większość jednak, tak jak mówiliśmy, nie inwestowała, większość ziemia nie inwestowała w te swoje gospodarstwa, co oczywiście dodatkowo wzmacniało takie nieprzyjemne relacje między chłopami a ziemianami. Jednym jednak z innych takich ważnych konfliktów był o tyle nie konflikt klasowy, co konflikt narodowościowy. Polacy bowiem stanowili na terenie Galicji około 50% ludności, później Rusini, znani także od końca XIX wieku Ukraińcami, 40%, a Żydzi no, jedyne 10%. Szczególnie w Galicji Wschodniej, czyli tej najbardziej wysuniętej na wschód, Polacy stanowili już tylko 30%, ale mieli za to te największe majątki ziemskie. Przez to prowadziło to do kolejnych takich konfliktów, tym razem takich klasowo-narodowościowo-etnicznych. No, dlatego po prostu sytuacja tam była dość taka napięta, ciężka, szczególnie, że chłopi po prostu zazwyczaj byli Ukraińcami, a właściciele ziemscy Polakami. W takim razie no, byli oni kojarzeni po prostu negatywnie przez nich, czyli jak z uciskiem byli utożsamiani. Dodatkowo ludność szybko wzrosła w ciągu 40 lat, od 1870 do 1910 wzrosła około 3 miliony, a jako, że nie było pracy, tak jak mówiliśmy, było przeludnienie, powodowało to masową emigrację za zarobkami, czyli część mieszkańców wtedy wyjechała głównie, co ciekawe, do Ameryki Południowej.
Jaka była w takim razie polityka władz wobec samej Galicji? No, cesarz Franciszek Józef widział, że to państwo mu się trochę rozpada, jest jedno z najsłabszych mocarstw, dlatego stopniowo nadawał oczywiście autonomię kolejnym częściom, tak jak pamiętamy choćby powstanie Austro-Węgier w 1867, a w 1860 pod wpływem namiestnika Agenora Romualda hrabie Gołchowskiego, którego zresztą widzimy tutaj na rycinie, obrazku, no to raczej zdjęciem bym tego nie nazwał. Przyznał Franciszek Józef mu, znaczy przyznał autonomię Galicji w dokumencie zwanym dyplomem październikowym, może sobie tutaj rozdzielimy, 1860 dyplom październikowy. Dyplom październikowy. No okej. Okay. Gołuchowski stopniowo wprowadzał na urzędy wtedy Polaków. Tępił jednak jakiekolwiek dążenia niepodległościowe, powstańcze. No, po prostu udało mu się dojść do ugody z aborcją, tak naprawdę. No i kiedy w 1867 powstają Austro-Węgry, Galicja ma w zasadzie pełną autonomię, urzędy, administracja państwowa jest spolonizowana. Polacy pełnią również funkcję namiestnika, starostów różnych powiatów, działa wiele instytucji samorządowych decydujących o ekonomii, oświacie, kulturze, opiece socjalnej. Wszystko to jest kierowane przez Polaków. Władzę ustawodawczą za to sprawuje Sejm Krajowy. Oczywiście władzę ustawodawczą tej prowincji Galicja. Organem wykonawczym jest wtedy Wydział Krajowy, istnieją jeszcze rady powiatowe, miejskie, gminne i Polaków także się wybiera do Parlamentu Austriackiego, który ma siedzibę w Wiedniu, czyli do Rady Państwa, gdzie oni tworzą takie wpływowe koło polskie, które także może mieć wpływ po prostu na rządy całego kraju. W Galicji następuje też polonizacja szkolnictwa. Polski jest językiem wykładowym na naszym Uniwersytecie Jagiellońskim, na naszym Uniwersytecie Lwowskim, Politechnice Lwowskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przez to rozwija oczywiście się polska kultura. Działają polskie teatry w Krakowie, Lwowie, ukazuje się polska prasa, książki. No i w zasadzie nie ma tam jakiejś silnej, albo w zasadzie wcale nie występuje cenzura państwa. Są tworzone nowe organizacje polityczne, kulturalne, ekonomiczne. Działają tacy choćby znani wam tacy malarze jak na przykład ojciec i syn Józef i Wojciech Kosakowie, Jan Matejko czy też Józef Chełmoński. No i także rodzi się tutaj modernistyczna Młoda Polska ze Stanisławem Przybyszewskim na czele. W Krakowie działają różne kabarety, tak jak znany wam może Zielony Balonik, śmieszna nazwa. No i tworzy tam także wtedy Stanisław Wyspiański, którego na pewno pamiętacie prawdopodobnie z lektur, jeśli się uczycie do matury z języka polskiego. Nadanie samej autonomii Galicji nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów, bo przede wszystkim biednych rodzin chłopskich przede wszystkim nie stać na tą edukację. Pojawia się też problem, że szkoły są spolonizowane, język wykładowy to jest język polski, a Ukraińców też jest sporo. Polacy nie zgadzają się na wprowadzenie języka ukraińskiego, nawet na jakichś pojedynczych wydziałach, co z kolei doprowadza do kolejnych konfliktów z Ukraińcami, a Ukraińcy zaczynają tworzyć swoje własne organizacje, no jakieś takie, no pojawiają się nawet głosy inteligencji ukraińskiej, żeby dążyć do niepodległości, do swojego własnego państwa. Wielu z nich nawet zaczyna uważać Polaków, a nie Austriaków, za głównych swoich przeciwników. Skutkiem tego może być na przykład zamordowanie w 1908 roku przez Ukraińców ówczesnego namiestnika Galicji Andrzeja Potockiego. Jednak jaka była postawa Polaków wobec samego zaborcy austriackiego? Przede wszystkim wśród elit dominowała całkowita lojalność wobec cesarza Franciszka Józefa. Niekiedy mówiono nawet o trójlojalizmie, czyli akceptacji wszystkich trzech zaborców, a co za tym idzie akceptacji rozbiorów i podporządkowanie się działalności nowych władz. Pierwsi trójlojaliści pojawiają się już po upadku powstania styczniowego. Jednym z nich jest choćby galicyjski polityk Paweł Popiel, który głosi już, że powstanie styczniowe zorganizowały szumowiny społeczne.
czyli pojawiają się takie bardzo negatywne, pejoratywne określenia. W 1868 roku za to Sejm Krajowy, czyli główna władza ustawodawcza w Galicji, wystosowuje list do cesarza. Tutaj zapisałbym go, ale ze słowami musicie zapamiętać, bo to szkoda czasu, żeby zapisywać takie hasła. Z głębi serc naszych oświadczamy, że przy Tobie, najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy. Czyli jak widzimy, elity sprzyjają po prostu tamtejszemu stanu rzeczy. Zresztą w 1869 roku w czasopiśmie Przegląd Polski opublikowano cykl artykułów pod tytułem Teka Stańczyka. Nawiązywał on oczywiście do poglądów politycznych Stańczyka, czyli błazna Jagiellonów, którego pamiętamy choćby z obrazów Jana Matejki. Obraz Jana Matejka Stańczyk na pewno kojarzycie. No i autorami tych tekstów Teki Stańczyka była grupa polityków i pisarzy galicyjskich, m.in. Józefa Szujskiego, Stanisława Koźmiana, Stanisława Tarnowskiego i Ludwika Wodzickiego. I to ugrupowanie ludzi z takimi poglądami zaczyna się nazywać Stańczykami. Czyli zapiszmy to sobie może tego, zapiszmy sobie tego Stańczyka. 1869, Teka Stańczyka, nie Beka ze Stańczyka, tylko Teka Stańczyka. Okej. Nazywamy ich Stańczykami. No i oni właśnie winą za rozbiory obarczają sam naród, jego skłonność do anarchii, jakieś cywilizacyjne zacofanie i uważają, dlatego powinno się być po prostu lojalne wobec samych zaborców, a społeczeństwo polskie z czasem dojrzeje do życia w tym nowoczesnym XIX-wiecznym świecie. Odrzucają oni walkę zbrojną, działania niepodległościowe, uważają to wtedy za zdradę zaborców. Szczególnie zaciekle atakują zwolenników idei romantycznych, którzy by rzucili się oczywiście na władzę w imię niepodległości i tym podobne. Stańczycy także skłonność Polaków do samej konspiracji, działalności konspiracyjnych nie tylko na terenie zaboru austriackiego, ale ogólnie określają często jako liberum conspirum, czyli uważają za coś tak samo zgubnego, jak kiedyś było liberum veto dla I Rzeczypospolitej. Swoje takie opinie, na przykład Michał Bobrzyński, ówczesny historyk, w swojej pracy Dzieje Polski w Zarysie wyraża tam czystą krytykę w zasadzie takich postaw polskich. Zresztą robi to także Walerian Kalinka i Józef Szujski i mówimy na tą myśl, na ten nurt. Nazywamy to krakowską szkołą historyczną, czyli po prostu krytykę polskich skłonności do konspiracji, jakiejś walki niepodległościowych, nieudanych zresztą. Stańczycy nie byli takim ruchem szeroko, masowo popieranym, powiedzmy sobie szczerze, by oni tak to mnóstwo Polaków było cały czas za odzyskaniem niepodległości, to były często osoby właśnie elitarne, elita państwa i one miały duży wpływ na politykę w Galicji i to, co się tam działo. Czyli postawa lojalistyczna, żebyśmy to sobie zapamiętali, to jest dla was jakby najważniejsza konkluzja. No i to by było tyle, jeśli chodzi o tą dzisiejszą lekcję. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Tym samym sobie kończymy temat sytuacji Polaków w poszczególnych zaborach. No i już niedługo opowiemy sobie trochę więcej na temat dalszej historii Polski. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+naukę. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.